Pacino, reżyserowi mieli dużo do powiedzenia i spotkanie z nim było dla mnie dużym przeżyciem. Powiem ci, ja nie mam specjalnej tremy, że ktoś ma duże nazwisko, bo on też ma tylko jedną głowę, dwie ręce, boli go tam, nie wiem, trzustka czy wątroba. Ale to jest potrzebna cecha dziennikarza. Tak, żeby żeby mieć respekt, ale żeby się nie trząść przed nim. Więc ten Als tak siedział, pamiętam, ten krawat miał lekko opuszczony, tak dymdający, tak właśnie artystycznie. No i u niego, myślę, dwie rzeczy są absolutnie fantastyczne. Jego wzrok, który przeszywał, no tak jak jakiś rentgen, i jego głos. Taki głos strzewi. I on fantastycznie opowiadał mi o tym, jak grał w Ojcu Chrzestnym, tym pierwszym Ojcu Chrzestnym, kiedy był dopiero aktorem z jednym filmem dorobku, to Panika w Parku Igieł, to chyba nas się nazywało. Zresztą świetna rola takiego narkomana kolesia, który się tam włóczy po Nowym Jorku. I on powiedział, że producenci stwierdzili, że Pacino, jaki Pacino, jakiś taki mały, nieznany, no co to za aktor. I jeszcze makaroniarz. No więc wszystko się nie zgadzało dla producentów. On nie był żadnym magnesem, ale wtedy wiadomo, że ojcem chrzestnym był Brando i Brando mówi, Pacino gra. No i Pacino, opowiadając mi to, mówi, zawsze przychodził i się pytał, czy ja jeszcze gram? A producenci, nie, już nie grasz. No to nie. Gdzie jest Pacino? Pacino gra. I powiedział, że wszystko zawdzięcza właściwie temu, że Marlon Brando, jego kolega po fachu, uwziął się na to, że Pacino ma być w jego rodzinie. No jakie to były fantastyczne decyzje. Myślę, że to jest aktor, który ja bym, jeżeli mogę coś minimalnie zarzucić, że on czasami się zagrywa, że nieraz są role, które nie są takie wielkie, a on tam chce wpakować całą swoją maestrię, całe swoje mistrzostwo i tu czasami to może bywa tak troszeczkę irytujące, no ale ten Shylock, no daj Boże zdrowie, proszę spojrzeć i zagrać i myślę, że Szekspir, jak nam patrzy z góry, no wreszcie ktoś zrobił dobrze to, co powinien zrobić dobrze. A nie tylko on, ja widziałam jeszcze coś innego, ale poczekaj, wiesz, ja w radiu zawsze patrzę na zegar. Słusznie, ja się tyłem, więc nie widzę. Ponieważ uważam, że człowiek powinien mieć czas na myślenie, a my już sobie rozmawiamy 5,5 minuty. To wystarczy. To właśnie, no to na Państwo daruję. I teraz David Bowie, oczywiście wracamy do rozmowy. Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca. Nie sprzyjaj jego zamiarom. Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słusznie. Radia kończy. Skrzypowita. Zlimitowanej z regeneracyjną maską do włosów. Reklama. Skrzypowita. Jesteś piękna. Po reklamie. Reklama. Na grosz. I po reklamie. Świętego Jana Apostoła. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas sam umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Radio Concita. Także dziękujemy bardzo, gdy nadaje nasze radio. Dziękujemy bardzo. Radio Concita. W swojej wątrobie sięgnij po lat. 5 za sztukę. I teraz widzicie Państwo, że radio w służbie reklamy, czyli że zarabianie na reklamie i w tym nie ma uduchowienia, nie ma Pana Boga, tylko takie głupoty. Sami także z gradem. Radio Tok FM. Ktoś pierwsza sobie radio zarabia, proszę Państwa, na reklamie. Na reklamie. To, co najlepsze w Tok FM. Cezary Łasiczka, program Owczarek w studio Krzysztof Zawierucha, Wydział Biologii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. O niesporczakach dzisiaj rozmawiamy, czyli malusieńkich stworzeniach, zwierzętach. Zwierzętach. Tak, poniżej 2 mm. Takie beczułki, 4 pary łap, czyli po 2, 2, 2, 2, w sumie 8. Na każda ma pazurki. Nie wszystkie, ale niektóre mają pazurki. Super, szybko się uczysz. A jakieś oczy, głowa, tak. Ogon? Nie, ogon. A to jest też ciekawe.
Najbardziej zróżnicowane są niesporczaki morskie. To jest w ogóle kosmos. Ogląda się te zwierzęta i one zupełnie inaczej wyglądają niż lądowe. Lądowe niesporczaki, powiedzmy, są w miarę proste, jeśli chodzi o morfologię. Wyglądają po prostu jak taka beczka, która ma jakąś gardziel w środku, mają różnie zbudowane pazury, no i na tej podstawie oznaczamy je do gatunku. Do rodzaju, do gatunku możemy rozpoznać, jako się klasyfikować. Jeśli chodzi o... Morskie płetwy mają? Nie, nie mają płetw, ale już tutaj schodzę do tych morskich, które wyglądają zupełnie jak z kosmosu. To jest typowy alien i one mają różnie zakończone te odnóża. Na przykład jedne mają przylgi, mają takie paluchy z takimi przyssawkami. Inne mają po 11 pazurków na jednej parze odnóży. Inne mają jakieś dziwne, haczykowate wytwory. Są takie, które mają na przykład takie małe, skrócone przylgi też z przystawkami, także to po prostu wygląda jak wchodzimy w taki mikrokosmos i oglądamy coś obcego. To jest bardzo fajne. Wiele są ze sobą spokrewnione. Wszystkie są ze sobą spokrewnione, tak. Ogólnie... Mogą się rozmnażać między sobą? Krzyżować na przykład te morskie z lądowymi? Super pytanie, dlaczego? Nie mogą, ale w przypadku lądowych większość to samice rozmnażają się dzieworodnie, czyli tak naprawdę produkują... Partenogeneza. Partenogeneza, super. Produkują klony. Jeśli chodzi o zwierzęta morskie, są rozdzielnopłciowe. No i tutaj mamy do czynienia z mamą i tatą. No i to jest niesamowite, bo one są mniejsze niż lądowe, czyli one mają zwykle 0,1 mm, a okazuje się, że w jakimś rdzeniu, w którym pobiera się osady, na przykład z dna morskiego, znajduje się tych niesporczaków 5 sztuk. Powiedzmy, rdzeń ma 10 cm. No i znajdujemy w takim jakimś dużym rdzeniu, dużym, jak dla tych zwierząt oczywiście, które mają 0,1 mm, znajdujemy 5 sztuk niesporczaków, no i w tym na przykład jednego samca i 4 samice. No i teraz pytanie, jak one się w ogóle znajdują w tym piasku i w tym rdzeniu, tak, żeby mogło się rozmnażać. W Nowym Jorku, drugi pod Szczecinem. To jest cały mikrokosmos, tak? A samolotu nie ma, żeby przelecieć. I to jest ciekawe, jak one się spotykają. Na to jeszcze nikt nie wpadł, ale to pewnie też jest kwestia Może by oznaczyć jakimiś mikro... A na prądy morskie? Ale prądy morskie, w jakim sensie prądy morskie? Nie wiem, jakoś nie poruszają, bo one są, rozumiem, w ziemi. One nie. Albo żyją na roślinach, albo żyją na dnie, w osadach, albo jest też gatunek, który pasożytuje na strzykwach, czyli na tak zwanych ogórkach morskich na dnie. No tak, pewnie, że prądy morskie mogą przenosić te zwierzęta, tylko pytanie, jak się znajdują organizmy, które mają 0,1 mm. Jak się komunikują? To też jest dobre pytanie. No i w przypadku morskich one muszą się spotkać, żeby się rozmnożyć. Czyli tata musi znaleźć mamę, tudzież na odwrót. Zastanawiam się jeszcze nad tymi mechanizmami, które włączają i wyłączają ten sen niesporczaków. Anabiozę. Mhm. Czy były na przykład przeprowadzone takie eksperymenty, gdzie niesporczaka zamrażamy na jakiś czas, nie wiem, tydzień. Potem podnosimy temperaturę do jakiejś takiej, nie wiem, 17 stopni na przykład. Mhm. Niesporczak się budzi, ale dalej podnosimy i obniżamy wilgotność, czyli jak gdyby wysuszamy go i nagrzewamy. I ciekawe, czy wtedy znowu zaśnie, żeby tak go parę razy przez ekstremalne warunki przeprowadzić w tej wewnętrznej. Tak, były takie eksperymenty. Tak, i to też jest ciekawe, bo tylko niesporczak potrzebuje chwili czasu, żeby wprowadzić się w ten stan anabiozy. A chwila to ile? To może być kilkanaście minut, to może być godzina, zależy jak on szybko wysycha, ale jeśli na przykład byśmy go chcieli tak raz, dwa na szybko zasuszyć, no to on po prostu zdechnie, bo te wszystkie mechanizmy, te białka i tak dalej, one po prostu nie zdążą ochronić tego organizmu. Ale tak, takie eksperymenty były prowadzone i to też jest bardzo ciekawe, bo można go po prostu zamrozić, później podnieść temperaturę, on będzie aktywny, no i zaraz powoli wraz ze wzrostem temperatury i wysuszeniem, czyli zmniejszeniem tej wilgotności. Anabioza. No one zresztą potrzebują do bycia aktywnym małego mikrofilmu wody wokół siebie. Więc kiedy nie ma tego mikrofilmu, on zapada w anabiozę. To fascynujące. To jest niesamowite, czyli, to jest fenomen życia. Czyli być może niesporczaki przetrwają wszystkie wojny i konflikty. Myślę, że na pewno przetrwają. Takich zwierząt oczywiście jest więcej. Nicienie też mają zdolności tego typu. Wrotki też mają cysty skorupiaków. Przecież to też jest fenomen. Można je przesuszyć i po kilkunastu latach dać im trochę wody, no i one się powykluwają. Ale niesporczaki są najbardziej wytrzymałymi zwierzętami na te niesprzyjające warunki środowiska. Więc to rzeczywiście jest fantastyczne. I one przekraczają wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, granice życia, jeśli chodzi o zwierzaki.
A można sobie hodować w domu niespodczaki? Świadomie, nie tak, że za łóżkiem. Świadomie, nie, za łóżkiem ich nie będzie. One zazwyczaj żyją, jeśli chodzi o te lądowe, no to żyją w mchach, w porostach, glebie, ściółce, więc raczej takich rzeczy nie mamy za łóżkiem. A co im tam odpowiada? Jest odpowiednia wilgotność, jest jedzenie, niesporczaki, tak jak inne zwierzaki. W obrębie tej grupy mamy różne gatunki. Jedne żywią się na przykład sokiem wysysanym z komórek roślinnych, są roślinożerne. Inne żywią się na przykład innymi bezkręgowcami, na przykład wrotkami, nicieniami. To jest taki mikrokosmos po prostu, który rządzi się swoimi własnymi prawami, ale są też pokarmem. Mogą być zjadane na przykład przez roztocze, mogą być zjadane przez inną grupę, jak na przykład skoczogonki. Więc to im odpowiada, że mają po prostu odpowiednie warunki do życia. Jest jedzenie, jest wilgotno, więc tam mieszkamy, tak? Jest fajnie. U nas za łóżkiem chyba by im się nie podobało. Zacząłeś od pytania, zeszliśmy i ja teraz nie pamiętam. Zastanawiam się, czy można je hodować w domu po prostu. Hodowla. Słuchaj, możesz nawet je kupić w internecie. Także radio tak, online. Jest taka firma Scientą, która sprzedaje różnego rodzaju organizmy modelowe i nie tylko. I można kupić między innymi tam wrotki, można kupić nicienie, można też kupić niesporczaki. Oni sprzedają dwa gatunki niesporczaków. Jeden należy do rodzaju Dactylobiotus, drugi to konkretny gatunek Hypsibius dużardini. No i rzeczywiście dostajesz buteleczkę, w której masz kilka tysięcy niesporczaków, tylko ich nie widzisz, dopóki nie masz binokularu, czyli mikroskopu stereoskopowego. Pewnie, możesz hodować. Wystarczy jakaś niewielka szalka, trochę glonów. Niesporczaki będą się na nich żywić, no i tylko fajnie by było jeszcze obserwować, czyli dobrze by było mieć mikroskop stereoskopowy i rzeczywiście oglądać je, jak one tam się zachowują, spacerują i co wyprawiają. Może cały ten pomysł nie polega na tym, żeby sprzedawać niesporczaki, tylko żeby sprzedawać niesporczaki, które potem spowodują, że ktoś kupi mikroskop. Nie, to... Czy to jest taki wstęp do droższego zakupu? Nie, to tak nie działa. Po prostu naukowcy ze względu na to, że niesporczaki jednak są ciekawym obiektem badań, no i grono specjalistów, które zajmuje się oznaczaniem tych zwierząt do gatunku, szukaniem ich, ogólnie zajmuje się ich biogeografią, różnorodnością, to jest raptem kilka osób na świecie. A jednak kilka dużych laboratoriów interesuje się anabiozą i interesuje się mechanizmami molekularnymi, które odpowiadają właśnie za to, że one potrafią wejść czy wyjść z tego stanu anabiozy. Szuka tych zwierząt, więc co robią? Dzwonią do takiej firmy i po prostu zamawiają sobie w buteleczce te zwierzaki do hodowli, no i następnie mogą ekstrahować z nich DNA i tak dalej, i tak dalej. Nie, to po prostu ta firma zajmuje się sprzedażą takich dziwacznych stworzeń. Ale jeżeli w buteleczce jest kilka tysięcy niesporczaków, to rozumiem, że te lądowe są dość popularne, to znaczy ich jest cała masa na jakimś małym terenie, zakładając, że są sprzyjające warunki. Tak, to może być w jednym, jeśli chodzi o lądowe, to może być, ja na przykład znalazłem kiedyś w jednym gramie, miałem 1700 sztuk, to było niesamowite, w jednym gramie suchego mchu. Także tak, to jest niesamowicie duża liczebność. I te lądowe rozmnażają się przez partenogenezę? Głównie. Są też takie, które rozmnażają się, są rozdzielnopłciowe, ale głównie to jest partenogeneza. Czyli tutaj nie musimy się martwić o to, jak one się znajdują. Po prostu się same, same się tym zajmują. Każdy się sam tym zajmuje. Radzą sobie. Te morskie właśnie, jak one, no właśnie, a co z komunikacją jakąś pomiędzy nimi? Nic nie wiemy. One mają ogólnie szczeciny. Te morskie, tak jak mówiłem, one wyglądają jak alien. One mogły być inspiracją naprawdę dla niejednego reżysera, który ma pomysł na jakiś film science fiction z istotkami, które wyglądają po prostu jak nie z tej ziemi. Powrót niesporczaków 3. Mają różnego rodzaju szczeciny, mają struktury kutikularne na swoim ciele. No i najprawdopodobniej one odpowiadają za jakąś komunikację, ale tego też na dzień dzisiejszy nikt nie wie, no bo jednak tak jak wspominałem, te organizmy morskie mają 0,1 mm, to są naprawdę maluchy. Ciężko się je hoduje w porównaniu z tymi lądowymi, które rzeczywiście łatwo się hoduje, więc ciężko też prowadzi się eksperymenty na tych morskich stworach. Dlaczego hodowla morskich stworów jest trudna? Myślę, że ciężej im zapewnić jakieś warunki. Tutaj po prostu wystarczy trochę słodkiej wody i trochę glonów. I to wystarczy niesporczakom w zupełności, jeśli chodzi o te lądowe. Jeśli chodzi o te morskie, myślę, że ciężej jest symulować jakieś warunki, które panują gdzieś na dnie. Ciemność? Morza. Ciemność, no teoretycznie słona woda, no ale to zasolenie by się w takim wypadku tutaj zmieniało. Ciśnienie. No myślę, że znacznie ciężej jest stworzyć gdzieś w jakiejś małej cieplarce, w laboratorium, w jakimś pokoiku warunki takie, które by odpowiadały
organizmowi, który żyje gdzieś na dnie morza, który nie do końca wiemy, jak się znajduje, co je, jak się zachowuje i w ogóle jaki ma behawior. No to to jest wyzwanie, to jest ciekawe. No bo jak tam jest ich, nie wiem... Tam jest, dużo ciekawych rzeczy. To jest po prostu kopalnia wiedzy. Tym można się zajmować całe życie, kilka pokoleń i pracuje nad tym kilka grup badawczych na świecie. No i się wkłada go do lodówki na 30 lat, no to pewnie, że kilka pokoleń. Jest, co 3 lata są sympozja tardigradologiczne. Nie z Porczaki po Łacinie, to tardigrada. I spotykają się ludzie z całego świata i właśnie dyskutują na temat swoich badań. Te 5 osób? Nie. To mówiłem akurat na temat tego, że tą biogeografią i taksonomią, czyli opisywaniem nowych gatunków, rzeczywiście zajmuje się tylko kilka osób na świecie, a tak to jest grupka około 50 osób, jak przyjadą jak przyjadą profesorowie tam ze swoimi studentami. Ciekawe doświadczenie, bo wszyscy są po prostu od najmłodszych do najstarszych, wszyscy są zajarani na punkcie małych zwierzaków, których właściwie nikt nie widzi, ale każdy o nich słyszał. Czyli jeżeli słuchają nas studenci albo licealiści, którzy chcą zająć się badaniem czegoś, czy co jest no właściwie takim wciąż dziedziną litarną, to niesporczaki są bardzo wdzięcznym tematem. Ja uważam, że w ogóle niesporczaki są wdzięczne pod każdym względem i miałem nawet przyjemność prowadzić jakieś dwie prace w liceum dotyczące niesporczaków. Pojawili się kiedyś u mnie licealiści w Poznaniu z zapytaniem, czy mogliby coś robić na niesporczakach. Więc oni akurat zajmowali się tą różnorodnością. Musieli wyciągać niesporczaki z mchów, robić preparaty. Następnie je oznaczaliśmy. No i rzeczywiście to wypaliło. Oni napisali tam jakieś swoje licealne prace. Tak, to jest fajny pomysł. To jest w ogóle ciekawa grupa. Oczywiście praca momentami jest żmudna. No, posiedzenie cały dzień przy mikroskopie, szukanie jakichś cech, czy przeglądanie próbek i wyciąganie tych osobników, robienie z nich preparatów, nie należy aż do tak fascynujących. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że właściwie być może oglądamy teraz nowy gatunek, a może to jest jakiś okaz, którego jeszcze nikt nie widział na świecie, jesteśmy pierwsi, jeszcze możemy go opisać i nadać mu nazwę, no to już zmienia sytuację i to rzeczywiście robi się fajne. Studio Krzysztof Zawierucha, Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niesporczaki to temat naszej dzisiejszej rozmowy. To co najlepsze w TOK FM. W tej chwili odbywa się dwudniowe spotkanie wybranych sędziów Trybunału. Ich w związku z tym, jak to określają, orzeczenie nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest wiążące. Ostateczność i powszechna moc obowiązująca niniejszego wyroku oznacza, że w świetle konstytucji nie może on zostać skutecznie zakwestionowany przez inne organy państwa. Organy te są natomiast zobowiązane do jego wykonania i respektowania. Niestety nie możemy tego komunikatu Trybunału Konstytucyjnego opublikować, ponieważ pani premier również działa na podstawie i w granicach prawa. Ciekawe, czy na przykład w tej opinii weneckiej znajdzie się również wezwanie do rządu, żeby jednak zastosował się do tego dzisiejszego wyroku. Bo skoro rząd mówi, że to jest tylko spotkanie towarzyskie, Trybunał mówi, że to jest wyrok, no to przydałaby się również rekomendacja Komisji Weneckiej w stronę rządu, żeby jednak traktować ten wyrok. Ja się takiej rekomendacji spodziewam. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego kryzysu i musi go rozwiązać. Jeżeli w tym momencie nie będzie opublikowane to orzeczenie, nie będzie wykonane, to będziemy mieli do czynienia z największym kryzysem konstytucyjnym od 1989 roku. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Dziękujemy bardzo. Jakoż wrócił po chwili, by odurzać się... Radio Koncita, TOK FM. Żeby popsuć, proszę państwa, coś komuś, to można bardzo szybko. Czytano znów wiersz. Jakąś muzyczkę za 5 zł. Dziwactwo zastępowało dowcip. Za czym słynny Mima Parys przedstawiał przygody Jony, córki Inacha. Radio DKFM Eurokonsulta Barbie Baby, słuchaj, do podobnych widowisk w ogromnej rozdzielczości, wydało się, że widząc na różnych częstotliwościach. Radio DKFM Eurokonsulta Barbie Baby, rzeczy na pozór do wyrażenia kanale El Mercedes na
dłonie go zamącimy powietrze, tworząc chmurę świetlistą. Jak również na YouTube otwieramy nowy kanał Lubieżną, otaczającą na wpół umdlały dziewiczy kształt, wstrząsany spazmem rozkoszy. Był to obraz, nie taniec. Obraz jasny, odsłaniający tajnie miłości, czarowny i bezwstydny. A gdy po jego ukończeniu weszli korybanci i rozpoczęli z syryjskimi dziewczętami przy odgłosie cytr, fletni, cymbałów i bębenków taniec bachiczny, pełen dzikich wrzasków i dzikszej jeszcze rozpusty, Ligii wydawało się, że spali ją żywy ogień, że piorun powinien uderzyć w ten dom lub pułap zapaść się na głowy biesiadników. Lecz ze złotego niewodu upiętego pod pułapem padały tylko róże. A natomiast na wpół pijany już Winicjusz mówił jej: widziałem cię w domu Aulusów przy fontannie i pokochałem cię. Był świt i myślałaś, że nikt nie patrzy, a ja bym cię widział. I widzę cię taką dotąd, chociaż kryje mi cię to peplum. Zrzuć peplum, jak Kryspinilla. Widzisz, bogowie i ludzie szukają miłości. Nie ma prócz niej nic na świecie. Oprzyj mi głowę na piersiach i zmrusz oczy. A jej tętna biły ciężko w skroniach i rękach. Ogarniało ją wrażenie, że leci w jakąś przepaść, a ten Winicjusz, który przedtem wydawał jej się tak bliskim i pewnym, zamiast ratować, ciągnie ją do niej i uczuła do niego żal. Poczuła się znów bać i tej uczty, i jego, i siebie samej. Jakiś głos, podobny do głosu Pomponii, wołał jeszcze w jej duszy: Ligio, ratuj się. Ale coś mówiło jej także, że już za późno i że kogo obwiał podobny płomień, kto to wszystko, co działo się na tej uczcie, widział, w kim serce tak biło, jak biło w niej, gdy słuchała słów Winicjusza i kogo przejmował taki dreszcz, jaki przejmował ją, gdy on przybliżał się do niej, ten jest już zgubiony, bez ratunku. Czyniło jej się słabo. Chwilami zdawało jej się, że zemdleje, a potem stanie się coś strasznego. Wiedziała, że pod groźbą gniewu Cezara nie wolno nikomu wstać, póki nie wstanie Cezar, ale choćby i tak nie było, nie miałaby już na to sił. Tymczasem do końca uczty było daleko. Niewolnicy przynosili jeszcze nowe dania i ustawicznie napełniali kruże winem, a przed stołem ustawionym w otwartą z jednej strony klamrę zjawili się dwaj atleci, by dać gościom widok zapasów. I wnet poczęli się zmagać. Potężne, świecące od oliwy ciała utworzyły jedną bryłę. Kości ich chrzęściały w żelaznych ramionach. Z zaciśniętych szczęk wydobywał się zgrzyt złowrogi. Chwilami słychać było szybkie, głuche uderzenia ich stóp o przetrząśniętą szafranem podłogę. To znów stawali nieruchomie, cichli i widzom wydawało się, że mają przed sobą grupę wykutą z kamienia. Oczy Rzymian z lubością śledziły grę straszliwie napiętych grzmietów, łyt i ramion. Lecz warka nie trwała zbyt długo, albowiem Kroto, mistrz i przełożony szkoły gladiatorów, nie próżno uchodził za najsilniejszego w państwie człowieka. Przeciwnik jego począł oddychać coraz śpieszniej, potem rzęzić, potem twarz mu posiniała, wreszcie wyrzucił krew ustami i zwisł. Grzmot oklasków powitał koniec walki, zaś Kroto, oparłszy stopy na plecach przeciwnika, skrzyżował olbrzymie ramiona na piersiach i toczył oczyma triumfatora po sali. Weszli następnie udawacze zwierząt i ich głosów, kuglarze i błazny, lecz mało na nich patrzano, gdyż wino ćmiło już oczy patrzących. Uczta zmieniała się stopniowo w pijacką i rozpustną orgię. Syryjskie dziewczęta, które poprzednio tańczyły taniec bachiczny, pomieszały się z gośćmi. Muzyka zmieniła się w bezładny i dziki hałas cytr, lutni, cymbałów armeńskich, sistr egipskich, trąb i rogów. Gdy zaś niektórzy z biesiadników pragnęli rozmawiać, poczęto krzyczeć na muzykantów, by poszli precz.
Powietrze przesycone zapachem kwiatów, pełne woni, olejków, którymi śliczne pacholęta przez czas uczty skrapiały stoły biesiadników, przesycone szafranem i wyziewami ludzkimi, stało się duszne. Lampy paliły się mdłym płomieniem, poprzekrzywiały się wieńce na czołach, twarze pobladły i pokryły się kroplami potu. Witeliusz zwalił się pod stół. Nigidia, obnażywszy się do wpół ciała, wsparła swą pijaną, dziecinną głowę na piersi Lukana, a ów, równie pijany, począł zdmuchiwać złoty puder z jej włosów, podnosząc oczy z niezmierną uciechą ku górze. Westynus z uporem pijaka powtarzał po raz dziesiąty odpowiedź Mopsusa na zapieczętowany list prokonsula. Tuliusz zaś, który drwił z bogów, mówił przerywanym przez czkawkę rozwlekłym głosem. Bo jeśli Speros Xenofanesa jest okrągły, to uważasz takiego boga można toczyć nogą przed sobą jak beczkę. Lecz Domitius Afer, stary złodziej i donosiciel, oburzył się tą rozmową i z oburzenia polał sobie falernem całą tunikę. On zawsze wierzył w Bogu. Ludzie mówią, że Rzym zginie, a są nawet tacy, którzy twierdzą, że już ginie. I pewno. A jeśli to nastąpi, to dlatego, że młodzież nie ma wiary. A bez wiary nie może być cnoty. Zaniechano także dawnych surowych obyczajów i nikomu nie przychodzi do głowy, że epikurejczycy nie oprą się barbarzyńcom. A to darmo. Co do niego, żałuję, że dożył takich czasów i że w uciechach szukać musi obrony przed zmartwieniami, które inaczej rychłoby sobie dały z nim radę. To, że kuszy przygarnął ku sobie syryjską tancerkę i bezzębnymi ustami począł całować jej karki, plecy. Co widząc, konsul Memmius Regulus rozśmiał się i podniósłszy swą łysinę przybraną w wieniec na bakier, rzekł: kto mówi, że Rzym ginie? Głupstwo! Ja, konsul, wiem najlepiej. Videant consules! 30 legii strzeże naszej Pax Romana. Tu przyłożył pięści do skroni i począł krzyczeć na całą komnatę. 30 legii od Brytanii do granic Partów. Lecz nagle zastanowił się i przyłożywszy palec do czoła rzekł: a bodajże nawet 32. I stoczył się pod stół, gdzie po chwili począł oddawać języki flamingów, pieczone rydze, mrożone grzyby, szarańcze na miodzie, ryby, mięsiwa i wszystko, co zjadł lub wypił. Henryk Sienkiewicz. Quo Vadis. Czytali Halina Łabunarska i Jerzy Zelnik. Nie może przecież wiecznie trwać, co śpiewała nasza piosenkarka Anna Jantar. Zapraszamy do wysłuchania prezentacji najnowszego numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela. Tematem 22 numeru Niedzieli z datą 29 także maja niedziela, jest, to jest tygodnik spotkanie na Letnicy. I teraz już jest prezentowany ten tygodnik przez bramę Rydę katolicki, na proszę Państwa. W tym być roku może po raz 20 to Państwa młodzi zainteresuje. Spotykają się na Letnicy. Ich zawołaniem my proponujemy jest Państwu amen, oglądać stanie, kanał a o 20 spotkaniu na Letnicy pisze na łamach niedzieli Beata Błoka oraz Milena Kindziuk. Zapraszamy serdecznie. Bóg za mną tęsknił to tytuł interesującego wywiadu ze Stanisławą Celińską, która w wywiadzie opowiada o czułej terapii piosenkami z płyty pod tytułem Atramentowa, o samotności Boga, fundamencie z modlitwy Jezu ufam Tobie i cudzie, który Bóg sprawił wyprowadzając ją z nałogu alkoholowego. Ze Stanisławą Celińską rozmawia Agnieszka Bugała.
O skomplikowanej sytuacji w Turcji i roli tego państwa na arenie międzynarodowej z profesorem socjologii religii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, autorem książki Turcja i Europa, rozmawia Włodzimierz Rędzioch. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek po oktawie Bożego Ciała, jak co roku zgromadzi rzesze wiernych. Ilu z nich wybiera się na Światowe Dni Młodzieży? Czy uroczyste śpiewanie litanii przed Panem Jezusem w monstrancji w dymie kadzideł może dziś przyciągnąć młodych? Na te pytania na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela odpowiada ksiądz Jarosław Krzewicki. Toruńskie sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II to wotum wdzięczności Polaków za pontyfikat papieża Polaka. Z okazji konsekracji świątyni ojciec święty Franciszek skierował specjalny list, który publikujemy na łamach Tygodnika Katolickiego Niedziela. Do tego tematu odnosi się również redaktor naczelna Niedzieli Lidia Dudkiewicz. Światowe Dni Młodzieży wielu z nas postrzega pozytywnie, ale nie wszyscy. Niektórzy traktują to wydarzenie jako kłopot. Trzeba je jakoś opanować, ogarnąć, przeżyć i zapomnieć. Czy można coś więcej? Można się od młodych ludzi dużo nauczyć. A czego? Na pewno dowiedzą się Państwo nieco więcej o tym wydarzeniu z artykułu księdza Krzysztofa Pawliny. Wolę mieć nadzieję, niż jej nie mieć, mówi znana aktorka Ewa Błaszczyk, stojąc przed salą operacyjną Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. O operacji wszczepienia stymulatora mózgu, która została przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce, pacjentkom była m.in. Ola Błaszczyk, która w śpiączce znajduje się od 16 lat. Jest nadzieja dla śpiącej Oli. Polecam artykuł Katarzyny Wojnarowskiej. Rodzina – najwspanialsze zadanie życia i bardzo wymagające. Małżonkowie, rodzice muszą być jednocześnie świetnymi menadżerami, mediatorami, pielęgniarzami i nauczycielami. Świat stawia coraz więcej przed nimi wymagań. Jak się w tym wszystkim nie zagubić? Jak nie zmarnować tego, co najważniejsze? Jak i co wybierać? Na niełatwe pytania naszych czytelników odpowiada Jacek Pulikowski, znany i ceniony doradca rodzinny. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego, 22 numeru Niedzieli. Zachęcamy gorąco Państwa do lektury. Dziękuję serdecznie za uwagę. Prezentację Niedzieli przygotowała Anna Przewoźnik. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią honorowego redaktora naczelnego księdza Infuata Ireneusza Skubisia. O zapisach w pamiętnikach. Mam przed sobą pamiętnik z 1956 roku, to było w roku matury, i przeglądam wpisy. Na pierwszej stronie wpisał mi się ksiądz Stefan Baryła, późniejszy biskup częstochowski. Napisał: najlepiej wypełnisz swoje życiowe zadanie wtedy, kiedy dogłębnie poznasz Kościół Chrystusowy i oddarł się bez reszty. Kochanemu Ireneuszowi, swemu wychowankowi, przed rozpoczęciem studiów filozoficzno-teologicznych. A potem drugi, który także przytaczam, napisał to profesor Franciszek Galewicz, historyk. Historia ludzkości dzieli się na dwa okresy. Pierwszym człowiek oczekiwał Boga, drugim natomiast Bóg czeka na człowieka, według Lacordaire'a. Mojemu głęboko myślącemu, zawsze pilnemu uczniowi na pożegnanie zacisza seminaryjnego w Częstochowie, Franciszek Galewicz. To było 6 czerwca 1956 rok. I takich zapisów mam więcej, ale chciałbym to uczynić jako pewien wstęp do tematu bardziej ogólnego. Mianowicie chodzi o zapis pamiętników. Mianowicie chodzi o pamiętnikarski zapis. Te zapisy właściwie dzieją się zawsze. Te zapisy dotyczą narodów, państw, rodów, rodzin. I także są to zapisy
osobistą. Właściwie życie ludzkie składa się na jakiś ciekawy, wielki pamiętnik. Ten pamiętnik jest zapisany przede wszystkim w sumieniu, ale ma on także wyraz bardziej ogólny i dlatego mamy tak wiele pamiętników, które mają wielkie znaczenie dla świata, dla narodu, dla państw. Jest to po prostu zapis historyczny. I właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że każdy z nas posiada pamiętnik. Również Polska jako kraj, jako państwo posiada swój pamiętnik. W tym pamiętniku zapisywali się ludzie wspaniali, wielcy, bohaterowie, święci, ale także na ten pamiętnik składają się zapisy złe, okropne, niedobre. Trzeba więc myśleć poważnie o zapisach pamiętnikarskich. Dzisiaj także jesteśmy świadkami wielu działań i możemy zapytać tych ludzi, którzy objawiają swoją działalność choćby na ekranie telewizyjnym czy w prasie, zapytać ich, jaki ty zapisujesz pamiętnik, czy ty nie będziesz się wstydził swojego pamiętnika. Teraz ludzie mają bardzo krótką pamięć. Jesteśmy świadkami na przykład dzisiejszych przebojów na arenie polskiej, na arenie politycznej. I nieraz zauważamy ludzi, polityków, którzy mają bardzo krótką pamięć. Krzyczą mi to bardzo głośno o demokracji, a przecież zachowywali się tak, jakby naprawdę nie mieli z demokracją nic wspólnego. I było to nie bardzo dawno, to wszyscy jeszcze pamiętamy. Pamiętamy działania Platformy, PSL-u. Pamiętamy, jak ci ludzie pracowali dla Polski i niestety audyt, którego byliśmy świadkami w ostatnim czasie, to także jakiś wielki zapis pamiętnikarski. Zresztą trzeba dzisiaj przypomnieć choćby rotmistrza Pileckiego, bohatera narodowego, którego komuniści zniszczyli, zamordowali w sposób okrutny i szkoda, że dzisiejszy jakby następcy tamtych ludzi nie pamiętają, co robili pobratymcy, jak mordowali ludzi. Było to tak, że nawet poświęcił był niczym wobec tego, co wyprawiali komuniści, się patrzę i to bracia na bracia, Polacy na Polaków. Dlatego te zapisy pamiętnikarskie są bardzo ważne. Piszą te zapisy niestety również ustroje szatańskie. No i dlatego powiedział, do takich ustrojów należał komunizm. Do takich ustrojów należy także okrutny liberalizm. I trzeba powiedzieć jedno, te najbardziej okrutne dzieje zapisują zawsze ci, którzy odeszli od Boga, którzy z Bogiem się pożegnali, uznali, że są sami Bogami. I dzisiaj, gdy patrzymy na Europę, to także zauważamy, że w tej Europie dzieje się źle, właśnie liberalizm, ateizm, odejście od Boga to cecha tych dzisiaj często rządzących w Europie ludzi. To także trzeba dzisiaj zobaczyć na polską scenę polityczną. Trzeba zobaczyć tych, którzy odchodzą od Boga, odchodzą od wiary i piszą także pamiętnik, jakże niedobry, jakże szkodliwy dla Polski. Stąd trzeba dzisiaj pamiętać, że każdy z nas ma i pisze swój pamiętnik. Ten pamiętnik jest bardzo ważny w życiu narodu. Ten pamiętnik ważny w życiu każdego człowieka. I każdy musi pamiętać, że jest
jakieś rozliczenie, że jest jakieś rozpoznanie, że przyjdzie czas, że podejmujemy jakąś refleksję, że może trzeba się będzie wstydzić za swój pamiętnikarski rad, także dotyczy to polityków. Oni także przecież muszą wiedzieć, że piszą pamiętnik. Oni muszą mieć świadomość, że za krótki może czas przyjdzie czas refleksji, zastanowienia się i podjęcia odpowiedzialności za to, co się zrobiło. Dlatego dzisiaj, gdy tak wielu ludzi w Polsce czuje się bezkarnych, gdy nie pamiętają o tym, co niedawno robili, gdy tyle przekrętów, co obserwowaliśmy w czasie słynnego już audytu, to właśnie trzeba pamiętać, że to jest jakiś pamiętnik, pamiętnik partii, pamiętnik jakiejś opcji politycznej. Jest to także pamiętnik razem rodziny, przyjaciół, kolegów. To są bardzo ważne pamiętniki. I do tych pamiętników będziemy zaglądać. Tych pamiętników trzeba się rozliczać. I dzisiaj trzeba zauważać, jak zapisujemy swój pamiętnik. I boję się jednego, bo w życiu człowieka indywidualnego istnieje taki zapis, który może być zapisem szatańskim, ale także może być zapisem Bożym. Zapisem anioła stróża. I trzeba właśnie zastanowić się, jaki mamy pamiętnik. Kto pisze ten pamiętnik? Czyje ślady będą w tym pamiętniku? I myślę, że to jest ważne dla każdego z nas, dla każdego Polaka, dla każdego obywatela. To jest ważne także dla każdego członka rodziny, dla ojca i matki, dla syna i córki, dla wszystkich członków naszego narodu. Stąd trzeba podejmować pamiętnik, trzeba go pisać. Trzeba mieć świadomość tego bardzo ważnego zapisu w naszym życiu i także kwestia odpowiedzialności za to wszystko, co mamy w pamiętniku naszego życia, w pamiętniku naszego sumienia. Podejmiemy odpowiedzialność i jest to odpowiedzialność przed Bogiem, ale także odpowiedzialność bardzo ludzka przed historią, przed rodziną, przed narodem. Dlatego miejmy na uwadze ten fakt, że każdy z nas pisze swój pamiętnik i będzie go czytał, może już bardzo niedługo, będzie się nad tym zastanawiał, ale pamiętajmy także, że Bóg pisze pamiętnik każdego z nas, Bóg zapisuje wartość i treść zapisu w naszym ludzkim sumieniu. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z niedzielą. Jest godzina 15. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W godzinie Bożego Miłosierdzia wszystkich naszych radiosłuchaczy zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na początku wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowarskiej. Dziś otrzymałam pozwolenie na dłuższą rozmowę z księdzem doktorem Sobaćką. Dowiedziałam się, że aczkolwiek są trudności, dzieło to jednak postępuje naprzód i że święto to wielkiego miłosierdzia już jest daleko posunięte i niewiele pozostaje do jego urzeczywistnienia, ale jednak trzeba się jeszcze wiele modlić, aby ustąpiły pewne trudności.
A teraz co do siostry, to dobrze, że siostra jest w takiej obojętności, co do woli Bożej i więcej zrównoważona. I proszę się o tę równowagę starać. A teraz co się tyczy tych wszystkich rzeczy, to siostra ściśle zależy od ojca Andrasza. Ja się całkowicie z nim zgadzam. Niech siostra nic na swoją rękę nie robi, ale we wszystkim niech się zawsze porozumie ze swym kierownikiem. Proszę we wszystkim zachować równowagę i jak największy spokój. Jeszcze jedno. Dałem do druku tę koroneczkę, która ma być na odwrotnej kartce tego obrazka. I także te wezwania, które są w podobieństwie do litanii, także na odwrotnej stronie tego obrazka. I jeszcze jeden większy obrazek, a przy nim parę kartek z tą nowenną do miłosierdzia. Niech się siostra modli, aby to było zatwierdzone. Nie mają innej nadziei, mają tylko to. I na Syna i Ducha Świętego. W Ewangelii Świętego Łukasza czytamy: Piłat kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go, a oto nie popełnił on niczego godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Zawołaj więc wszyscy razem: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. To wszystko dla zbawienia dusz, powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny. Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa jest zawsze wysłuchana. Do dzisiaj brzmią na świecie tamte słowa: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Pragniemy, aby nasze wołanie dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata było mocniejsze, bo jest złączone z Twoją, Jezu, modlitwą, Twoją ofiarą, Twoim cierpieniem. Z wysokości krzyża spojrzyj na całą ludzkość
grzesznikom udziel łaski nawrócenia, sprawiedliwych prowadź do większej doskonałości. Naszej ojczyźnie i całemu światu daj sprawiedliwy pokój, konającym łaskę szczęśliwej śmierci, a duszom cierpiącym w czyśćcu otwórz bramy nieba. W naszej modlitwie otaczamy naszą troską cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka i wszystkie jego intencje. Polecamy w naszych modlitwach księży biskupów, kapłanów. Modlimy się o nowe święte powołania do służby Bożej. Modlimy się za wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół Radia Maryja i telewizji Trwam. Polecamy w sposób szczególny wszystkich chorych i cierpiących, którzy z nami się łączą. Polecamy w sposób szczególny i prosimy o łaskę zdrowia dla ojca Jana Króla, jego mamy Józefy, pani Elżbiety Polakiewicz, pani Państwa Marii i Waldemara z Bydgoszczy, księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Również prosimy o łaskę uzdrowienia dla siostry Ksawery ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik, dla pani Cecylii Maćkowiak, przewodniczącej Koła Przyjaciół Radia Maryja w Gnieźnie, dla pana Krystiana Rępały oraz łaskę zdrowia dla mamy i brata ojca Tomasza Jaruna. Polecamy także wszystkich chorych i cierpiących, zwłaszcza tych, którzy z nami trwają na wspólnej modlitwie. W naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia włączamy również wszystkie nasze osobiste intencje, które w sercach zanosimy do dobrego Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowany, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Organizacja, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać, modliła się zelatorka różańca świętego z parafii Skulsk. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać, modliła się Zofia z Clifton, New Jersey, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeładanie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Ze Szczecina Zdrojów modliła się Ania Bednarska z rodzicami. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Serdeczne Bóg zapłać, modliła się rodzina Filip z Laszek Kołpionek, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Maria z mamą, z usłonia morskiego. Z Panem Bogiem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Modlitwa w intencji młodzieży. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość, przyjąć do swoich serc